Witajcie rodacy. Dziś mam dla was bazę plus kierownicę od Camomusa. Jest to jedna z najtańszych propozycji Direct Drive, ale zaspokoi naprawdę wymagania wielu kierowców. Oto recenzja. Tak wygląda karton z naszym sprzętem i wiele się z niego nie dowiemy. Trzeba natomiast pochwalić producenta za świetne zabezpieczenie wszystkich rzeczy. Gruba, mocna pianka otula elementy. W środku zaś znajdziemy naprawdę potężny i duży zasilacz 10-amperowy i 360-watowy. To dobrze, bo deklarowana moc producenta może być prawdziwa. Jest oczywiście kabelek USB i tego musimy podpiąć pod naszego peceta. Ostatnim dodatkiem to śruby montażowe i trochę szkoda, że nie ma instrukcji obsługi papierowej, a tylko elektroniczna. Tak wygląda baza i waży aż 15 kg. Ledwo mogę wam ją jakoś ładnie pokazać, dlatego pozwólcie, że ją położę. Wykonana jest genialnie. Wszędzie gruby metal, a spasowanie wszystkich elementów wzorowe. Po bokach mamy żłobienia, a na górze wielkimi literami nazwa producenta, byśmy o niej tylko nie zapomnieli. Wprawniejsze oko dostrzeże jeszcze otwór montażowy ukryty niemal po środku. Z tyłu plejada wejść ethernetowych dla hydrołapy, dźwigni zmiany biegów, elektronicznych stopów itd. Po skrajnych bokach jest wejście USB do podłączenia z pecetem, jak i wtyczka do zasilania. Tu ukrył się także wiatraczek i po paru godzinach gry ten jest troszkę słyszalny, a grając z dźwiękiem aut to jest praktycznie niesłyszalny, bo nasze audio będzie go skutecznie tłumić. Niecodziennym rozwiązaniem jest to, że mamy fizyczne przyciski w bazie. Dostęp do nich zza kierownicy może nie jest jakiś perfekcyjny, ale nie jest to też złe rozwiązanie. Wystarczy się przyzwyczaić. Po lewej ukryły się trzy standardowe przyciski plus włącznik i wyłącznik bazy, a na samej górze odskakujący switch. Po drugiej stronie, na dole, dwa standardowe przyciski, dwa potencjometry, które możemy obracać w nieskończoność, no i wystający switch. Ten natomiast nie wraca samo czy nie do środkowej pozycji. Na przodzie chyba najważniejsze, czyli mocowanie do kierownicy. I tu od razu zwróciłem uwagę, że to chodzi ekstremalnie płynnie. Nawet bym powiedział, że w tym przedziale cenowym jest to wręcz kapitalnie masełkowata konstrukcja. Oczywiście samo wpinanie, jak i wypinanie kiery jest bardzo szybkie. Pod spodem mamy otwory montażowe, no i tu koniecznie musicie wiedzieć, że nie są to standardowe, bowiem 95x92 mm to trochę dziwny rozstaw, więc konieczna będzie jedna z dwóch rzeczy. Albo dokupicie sobie ze strony producenta o taki właśnie zestaw, który przerobi wasz stelaż pod śruby Camomusa, albo jeżeli nie chcecie tracić ekstra pieniędzy, bierzecie wiertło, mierzycie i wycinacie samemu otwory, tak więc wybór będzie należał do was. W zestawie mamy też kierownicę i ta wykonana ponownie jest bardzo dobrze. 13-calowa, a cała obręcz pokryta jest ekoskórą, a samo obszycie jest po prostu wzorowe. Na tyle są też wcięcia pod nasze palce, więc za ergonomiczność kolejny plus leci. Łopatki magnetyczne z wyraźnym kliknięciem podczas zmiany biegów i można je wysunąć, ale dla mnie te domyślne ustawienie jest idealne. Dźwięk ich nie denerwuje, ale na pewno jest słyszalny i kogoś z boku po paru godzinach może trochę irytować. Sprzęt obsługuje wyłącznie komputery i wspiera wszystkie gry, które dostosowane są pod tego typu bazę, więc wszystkie szanujące simracery. Jest ekstremalnie prosta w konfiguracji. Wystarczy podpiąć, wgrać soft producenta i ustawić swoje parametry. Pamiętajcie jedynie, że tu zawsze moc mieć na 100%, a grą ją regulować, nie na odwrót. Swoje profile można zapisywać do pliku i eksportować, a na GitHubie są osoby, które nimi się dzielą. Oczywiście to, jak suwaki sobie ustawicie, to już kwestia preferencji, a pokazywany mój profil to jest dobry początek do startu zabawy. Środek kierownicy to oczywiście prawdziwy karbon, a w nim są przyciski funkcyjne. Na górze standardowe, tak jak to było w bazie, no i tu trzeba zaznaczyć, że ta tekstura ich jest podobna trochę do takich mocnych zabawek dla dzieci. Na dole mamy dwa kolejne potencjometry, jak i wystające przełączniki. No to co? Odpalam Assetto Corsa Competizione i pierwsze co poczujemy to płynność i masełkowatość, z jaką chodzi ta kierownica. Naprawdę jednym palcem można nią operować, oczywiście gdy ustawimy znikomą moc.
Jeżeli chodzi właśnie o moc, to tu kolejny plus, bo silnik ma aż 15 Nm i deklarowana wartość faktycznie jest taka, jak mówi Kamus. Ustawiając ją na 100%, trzeba się nieźle napocić. Force feedback działa tutaj naprawdę również dobrze. Może troszeczkę stonowany porównując do droższej konkurencji, ale i tak każdą nierówność toru czuć. Zachowanie auta jest przenoszone na kierownicę, a nawet przeciążenia. Immersja jest tu naprawdę wyraźna. W cenie 3150 zł, no jest to zestaw naprawdę godny polecenia i świetnie wyceniony patrząc na jakość. Owszem, doliczyć co prawda będzie trzeba jeszcze cło, ale to i tak wyjdzie prawie dwa razy taniej niż Fanatec. Jeżeli chcecie wejść w świat sim racingu i poczuć już tą namiastkę, to naprawdę Kamus zrobił świetny produkt. Co ciekawe, ci goście stworzyli pełnoprawny samochód elektryczny, który w 4 sekundy się rozpędza do setki i to już w 2014 roku, więc wiedzę mają ogromną, to nie jest jakaś firma krzak. Oczywiście dla 15-kilogramowej bazy musicie mieć stelaż porządny, więc o tym pamiętajcie, tu naprawdę nie ma żartów. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!